Więc zaprosili mnie księża Salezjanie i łącznie z doktorem Sawickim, notabene moim kolegą, pod kościołem robiliśmy ekshumację zwłok. Oczywiście przywieziono tam tą trumnę, prawda, i robiliśmy, że tak powiem, oddzielaliśmy te wszystkie kosteczki i wkładaliśmy je do tej urny takiej, która jest w kościele dębnińskim po lewej stronie. Tam jest takie miejsce, gdzie spoczywają właśnie te resztki tego. No, był zupełny rozkład. Cały tylko kościec właściwie został. No i strzępy ubrania, prawda. Ale tak... No i zrobiliśmy protokół, który tam już znam, ten, który prowadził, nawet nie wiem, czy nie ksiądz Szafarski prowadził to, czy jakiś inny ksiądz. No w każdym razie podpisaliśmy to wszystko, zalakowaliśmy. Był ktoś z kurii biskupiej też delegowany, był świadkiem całej tej ekshumacji. Ekshumację zrobiono, żeby mieć po prostu szczątki jego tutaj, żeby go pochować w kościele, powiedz. Ponieważ bardzo dużo zrobił dla parafii dębnickiej, więc parafia dębnicka go chciała w ten sposób uhonorować, że jego szczątki pochowaliśmy do tej urny.